Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 255 z Wrocławia i z Warszawy, mówią do was Konrad Okoński, tuszując spermę. Oraz Mateusz Żarkowski, grab my tater, dick tater. W dzisiejszym odcinku oraz kminy, już jest. A gdyby ktoś posikał się tobie... Sorry, a gdyby ktoś nasikał tobie albo komuś na twarz? Jest okej. Okay. Startup dyktatury. Pracownik miesiąca. Amerykańskie wypłaty. Greta i czerwony pasek w szkole. Wkurzony nauczycielka. Musiałem być trudnym dzieckiem. Doładuj swoje zdrowie oraz newsy. Firing squad game. Sypis wylatuje ze sklepów. Candy crushing it. Rzutem na kosmiczną taśmę. Oryginalny Banksy / Walken. Nie dziękuję, mogę sobie umrzeć za darmo. Oraz kącik robotyczny, szybka piłka i aftershow, a może też piłka w trybuny, kto wie. Czas pokaże. Proszę nie patrzeć na gify na naszym czacie w tej chwili. Proszę napisać kilka rzeczy, żeby znikło to, co tam widać teraz. Będę potem cenzurował papieża. Tak się nie robi. Nasz nowy oddział do cyberwojskowy będzie, wiesz, czyścił to. Będzie nas ścigał za szkalowanie wojsk obrony terytorialnej, Mateusz. Mateusz, mam dla ciebie wiadomość. Już jest. Potrzebuję, żebyś teraz przyłączył się w tryb nieoceniania mnie na jedną minutę. Do McDonalda wrócił burger Drwala. Kanapka Drwala. Kanapka Drwala wróciła do McDonald's. Co więcej, możesz ją kupić z żurawiną. I... What? Ja wczoraj stwierdziłem, że pojadę do McDonalda jadąc na sesję, w sensie, która się nie odbyła, ale jechałem gdzieś. I spędziłem 30 do 40 minut w jak to się nazywa? W korku. Myślałem, że w kolosalnych kolejkach. Tak, w kolejce do McDrive'a. I dostałem. I był zajebisty. Był zajebisty? Był zajebisty, był tak dobry! Nie wierzę, że jadłem cokolwiek w McDonaldzie przez ostatni rok, bo ta kanapka jest jak z innej restauracji, jest po prostu zajebista. Także tyle. Jeśli, wiesz, jeśli interesuje kogokolwiek ten temat, to prawdopodobnie jadł już wczoraj kanapkę Drwala, bo patrząc po kolejkach, wszyscy, którzy byli zainteresowani, byli wczoraj w McDonald's. Mam w ogóle coś takiego, że mam wrażenie, że po raz pierwszy od dłuższego czasu McDonald's trochę ma jakby ma podobny status restauracji, co w Polsce, co w Ameryce. W sensie tani fast food? My też jak byliśmy... Tak, my też jak byliśmy dziećmi właśnie, nie? To McDonald's to był taki, wiesz, taki powiew zachodu, nie? Tak. I ten powiew zachodu sprawiał, że ludzie właśnie no, kojarzyli McDonald's z czymś wyjątkowym albo z czymś takim odświętnym. Tak, tak było. A teraz... Kiedy możesz kupić burgera za 50 zł, to McDonald's jest takim chujowym fast foodem. Ja mam wrażenie, że jest sinusoida, bo wydaje mi się, że McDonald's w pewnym momencie był takim chujowym fast foodem, a teraz oni się bardzo ogarnęli, mają zawsze czyściutko i czeka się długo na żarcie u nich. Mają dużą konkurencję. Na cały czas. Mają konkurencję, to fakt. W sensie, pomijając nawet premium burgery, typu, wiesz, normalny burger, to jest Max i jest Burger King i nie wiem, czy KFC jest konkurencją McDonalda? Tak, no jako, nie na tym rynku, ale tak. Chyba tak. Na rynku osób szukających popijaku fast fooda jest konkurencją. kac buły. Wiesz, że we Wrocławiu zamknęli tą taką chujową pizzerię pod tymi arkadami na Ruskiej, gdzie można było w środku nocy kupić sobie
kupić sobie niedopieczony kawałek pizzy. Co zrobiłem nieraz. Pandemia nie była łaskawa. Tak, pandemia, ale całe szczęście. Powiem ci, że Wrocław podejrzewam, że zyskał kilka punktów na mapie świata. Gwiazdek Michelina. Wrocław zasługuje na bycie przejechanym przynajmniej oponą Michelina teraz. Jest naprawdę lepiej. O, fuck. Z jedzenia do sikania? I see. Nie, to nie jest temat na teraz. Poczekaj chwilę. Mam ważniejsze rzeczy. Przełożę to na za chwilę. Mateusz, dzisiaj jest 25 listopada. Czy wiesz, co to znaczy? Wiele rzeczy, Konrad. Po pierwsze, znaczy to, że przeżyłem rok od urodzin mojego syna, narodzin. Po drugie, znaczy to, że mój syn ma roczek. Ty, faktycznie, bo twój syn się urodził jakoś w listopadzie, ale dostałem wyszedł go 18 grudnia. Dopiero w grudniu. Tak, dostałeś go dopiero w grudniu. Musieli to go dopracować. Mówiłem, taki pre-order, nie? Nie, bo ja go zamówiłem z customowym wykończeniem i potrzebowali go jeszcze, wiesz, podrasować. Czy te customowe wykończenie to oddychanie? Tak, skąd wiedziałeś? Podstawowo dzieci wychodzą bez oddychania. Czasami są bugi i one zaczynają oddychać same, ale nie moje dziecko. W każdym razie chciałbym ci powiedzieć, że było trochę rzeczy, które się wydarzyły. W sensie rzeczy się rozwinęły. Nasze dziecko jest zadowolone przez większość dnia. Dużo się śmieje, jest komunikatywne, uśmiecha się do nas, gada do kotów, jest fajne, sypia w nocy, praktycznie przesypia całą noc, tylko budzimy go na przewijanie, żeby nie przesikał, wiesz, pieluchy i ściany na wylot. I nie chcę zapeszać nic, nie, ale dużo wskazuje na to, że dziecko to jest piekło przez rok i potem, kiedy nagle wyprawiasz mu urodziny, wszystko staje się lepsze. W związku z tym może, mam radę. Mam dwie strony, w które mogę w to pójść. Proszę, kontynuuj. Moja rada brzmi: wypraw pierwsze urodziny dziecka jak najszybciej, jakby jeszcze zanim będzie miał urodziny, bo nasze dziecko stało się fajniejsze po wyprawieniu mu urodzin w zeszły weekend. To znaczy, że możliwe, że jest jakaś luka. Że dziecko rejestruje. Że dziecko rodzi się i po prostu czeka na urodziny? Czeka na pierwszą świeczkę. Jak tylko zobaczy ogień, to staje się lepsze. Także ja nie mówię, że to jest zasada, ale spróbujcie. Może pochodnią, może po prostu musisz go postraszyć pochodnią, jak Frankensteina, i wtedy on się zaczyna wystraszyć potwora z twojego dziecka. Wszystko na to wskazuje. Nie mówię, że to jest zasada. Nie chciałbym być pociągnięty do odpowiedzialności później za podpalone dzieci. Konrad, jeśli wystraszysz potwora ze swojego dziecka, to co zostanie? Co zostanie? No, czasem zostanie wzorowe dziecko. Czego wam i sobie życzę. Czy będę odszczekiwał to za tydzień? Może. Może, Mateusz. Moje dziecko ciągle nie chodzi. On tutaj... O. I nie mówi tata ani mama, ale mówi drzazga. Ja wiem, czym jest twoje dziecko, Konrad. Czym jest moje dziecko? Twoje dziecko jest cyberpunkiem. O? Dopiero po roku od premiery jest grywalne i ciągle nie chodzi. No zabawne, że to mówisz, bo ostatni raz grałem w cyberpunka, kiedy moje dziecko było jeszcze w szpitalu i od tamtego czasu nie ruszyłem tej gry. I tęsknię za nią. Czyli mówisz, że jest teraz lepiej niż było. No, nie wiem, nie grałem, ale zakładam, że dopiero po roku od premiery wyrzucili wszystkie patche i stało się grywalne, no i mówię, ale ciągle w pełni nie chodzi, nie? Trzeba tą grę sprawdzić teraz, wiesz, i ja ci ją polecam, bo ja bym ci ją polecał już rok temu. A teraz, jeśli jest dopracowana, to już w ogóle, bo jest to naprawdę zajebista gierka. Cyberpunk, kiedy twoje dziecko nie może oddychać przez miesiąc po urodzeniu? Zabij czas, kiedy twoje dziecko umiera. Lepiej czas niż twoje dziecko. No, także tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie związane z urodzinami mojego synka. Jest okej. Okay. Nice. Chcesz zrobić jakąś swoją rozkminę, zanim opowiem ci o sikaniu na twarz? Mogę.
Jeżeli póki jesteśmy przy dzieciach, w sumie, to mieliśmy taką, rozkminę ostatnio, nie? Tak sobie rozmawialiśmy o różnych dzieciach. To było chyba a propos oglądania dokumentu o Grecie. O Grecie Thunberg? Tak. I film się zaczyna w ten sposób, że Greta generalnie nie idzie do szkoły, tylko siada pod parlamentem, czy tam pod jakimś urzędem i protestuje, ponieważ ekologia. Tak. Ja mówię, kurwa, teraz nawet wagary musisz mieć w ekologii, nie? Nie możesz po prostu normalnie wagarować, iść na piwko czy coś takiego. Ja nie chodziłem na wagary, a czy jestem postrzegany jako lepszy? Nie sądzę. No właśnie, Greta chodzi na wagary. Co ciekawe, możemy o tym pogadać później, ale no jest tam taki motyw, że myśleliśmy sobie, Greta po pierwsze jest jakby Greta na przykład nie chodzi do szkoły, żeby protestować na temat ekologii i mówi, zróbcie coś z tym, tak nie może być. To jest by the way, jeżeli nie znasz Grety, to jest cały jej program. Jakby to nie jest tak, że są actionable rzeczy, które da się zrobić, czy no, są jakieś postulaty. Ona jest w podstawówce, Mateusz, czy coś. No tak, ale cały świat protestuje i całe postulaty tego to są, zróbcie coś z tym. No tak, dorośli, weźcie się i zróbcie. A dorośli mówią, hej, to może do końca nie tak działa. No mówi, nie wiem tego, jestem przedszkolakiem. Nie mój problem, zrób. No i Greta za te wszystkie swoje działania, tam gdzieś w połowie filmu, dostaje czerwony pasek. Ale dostaje po roku trójkę z zachowania plus czerwony pasek? To jest po roku tego, jak nie było jej w szkole na żadnych zajęciach, bo jeździła po jakichś wiecach. I tak sobie pomyślałem, że musiała być na pewno jedna nauczycielka, która była zajebiście wkurwiona. Jak przychodzi taka dyrektorka i mówi, cześć, Brunhilda. No cześć, co się dzieje? Słuchaj, wiem, że bardzo cię tyrałam, żebyś pilnowała uczniów, pilnowała poziomu i bardzo mocno sprawdzała o tym, nie wystawiała za wysokich ocen, kiedy nie można, tylko żebyś pilnowała poziomu, żebyś robiła rygor, nie? I żeby te dzieci były oceniane, żeby przykładały się do nauki, żebyśmy mieli wysokie wyniki na olimpiadzie, nie? Wiesz? Tak, a o co chodzi? No widzisz, bo tu masz taką Gretę, nie? I co dalej? No i widzisz, żeby to dobrze wyglądało, to musimy jej dać czerwony pasek. What? A co, kurwa? Ja bym ten. No widzisz? Musimy jej dać czerwony pasek. Trójkę z dopiskiem T, no. Jak twarz ekologicznych protestów. Żeby było wiadomo, że to jest truja, ale że jest to truja dlatego, że nie było jej z powodu tego, że miała, wiesz, społeczne zobowiązania. Szóstka z WOS-u! A? No, szóstka z WOS-u. Ciągle w WOS-ie musisz wiedzieć, kto jest prezydentem na przykład. Nie? Jestem pewien, że wie, kto jest prezydentem gdzieś. Skąd ona jest w ogóle? Z Islandii? Ona jest z jakiegoś nordyckiego kraju. Przepraszam. Szwecja mi się wydaje. Przepraszam was, słuchacze, że nie wiem, skąd jest jakby twarz ekologicznego ruchu młodzieżowego. Ale nie jestem młody. To co sobie wyobraziłem, to właśnie taką wkurwioną nauczycielkę, na której ktoś wymaga, żeby ona dostała czerwony pasek, bo tak to musi wyglądać. Wszyscy mówią, kurwa, ja nie mam jej ocen. Nie była na żadnej klasówce, nie mam nawet z czego wystawić ocen. Ale skarciła prezydenta, Mateusz. Może dla ciebie jako nauczyciela jest to swoista zemsta za to, że jesteś nisko opłacany.
To powiedziawszy, nie wiem, tak, czy w Szwecji nauczyciele są nisko opłacani, bo wiem, że Szwecja ma bardzo wysokie podatki socjalne i bardzo wysoki socjal, więc może i nauczyciel dostaje tam godziwą płacę. Płaca nauczycieli w Szwecji. Nauczyciel. Yep. Musimy to wiedzieć, żeby wiesz, wiedzieć, dokąd pociągnąć dalej tę dyskusję. Ile zarabia nauczyciel w Polsce, ile za granicą? Nie, myślę, że możemy to gdzieś skończyć. Natomiast no, stwierdziliśmy, że Greta w ogóle musiała być trudnym dzieckiem, nie? Rodzice jej mówią, Greta, idź do szkoły, a Greta, nie, bo foki umierają. Nauczyciel w Szwecji zarabia 9000 netto. Złotych. No. No ale on to jest jakieś 3000 na polskie. Nie, to są już podatki. To już jest złotych. To już jest netto. Brutto zarabia 14000 złotych. Niecałe. Tak, 13. Tylko że u nich chleb kosztuje 10 złotych. U nich jest drożej, to fakt. Także nie wiem, musicie to przy sobie przeliczyć. Jesteście nauczycielami, umiecie liczyć. Jesteście od tego jakby. Uczycie innych ludzi liczyć. Jeśli jesteś nauczycielem i szukasz nowego kraju, żeby uczyć ludzi, to ten podcast nie jest miejscem, z którego powinieneś brać jakby swoje dane. Ale rozumiem, jakby rozumiem, no wiesz, rozumiem taką... twój problem jako wyobrażonego nauczyciela. Ja z kolei nie chodziłem nigdy na wagary i chciałbym... Znaczy, no dostałem za to pasek, także w sumie nie mam żadnej wątpliwości. Jestem zadowolony. Dzięki. Ja chodziłem na wagary i dostałem za to paskiem. Czy ty miałeś paski na świadectwach? Bo ty byłeś chyba jednym z tych uczniów, który ma wysokie, średnie, ale niskie zachowanie, nie? No, byłem. Ciągle to pozostało. Mam wrażenie, że to jest mój brand. W zasadzie, niskie zachowanie. Ja jestem jak Dr. House, nie? Wiem dużo, dlatego mogę być kutasem dla ciebie. To nie jest dobra marka na przykład, tak swoją drogą. To nie jest dobra marka na przyszłość. Ale... Jest to marka warta 8 sezonów? Dobrze mówię? 8 sezonów? Nieważne. Okej, pogadajmy o sikaniu teraz, bo czuję, że to jest jakby... Kiedy mówimy o złym zachowaniu, to czuję, że jest to dobry moment. Jeszcze mogę tylko, żeby domknąć temat. Tak. Rozmawiałem właśnie, a propos tego, rozmawiałem z Olą wtedy, nie? I mówię tak, kurczę, ja musiałem być chyba trudnym dzieckiem, nie? A Ola tak na mnie patrzy, taka totalnie w takim szoku, że ja czegoś nie widzę i mówi... No to Misiu, trudnym dorosłym, nie? Powiedziałbym ci to samo. Także ekstrapolując w tył, prawdopodobnie tak. No może byłbyś nudny, gdybyś dostał paskiem dwa razy więcej. No, albo lepszym odbiorze. Ale jak widzisz, w dzisiejszych czasach nie musisz mieć dobrego zachowania albo być zorientowany na życie w społeczeństwie. Wystarczy, że założysz konto na Instagramie i krzyczysz, że jest niefajnie. Tak, ale wiesz, może zainspirujesz do działania kogoś, kto wie, co faktycznie można zrobić. Tak, zawsze będę mówił, że to Greta słuchała naszego podcastu, jak była młoda i dlatego zaczęła krzyczeć. Dobra, słuchaj, kojarzysz taki zespół Brass Against? Oni są na YouTubie znani bardzo, ponieważ oni robią covery do rockowych piosenek z wykorzystaniem instrumentów dętych. Dlatego słuchaj, kojarzę go, Brass. Ale tylko z powodu jednego wydarzenia, o tego którym ostatniego? Prawdopodobnie będziesz mówił. Tak, a nie, to widzisz, dla mnie to było ciekawe, ponieważ ja ten zespół znałem i słuchałem go bardzo dużo, bo oni nagrywają bardzo dobre covery Tula. No i innych zespołów, które lubię mniej lub bardziej, ale Tula nagrywają bardzo fajnie. I są wyjątkowi, no bo jednak używają, wiesz, trąbek i innych instrumentów dętych, blaszanych. Zakładam, że są, wiesz, z... Brass to jest miedź? Czy brass to jest ten ciężki metal? Brass to jest... tak, mosiądz. Mosiądz, okej. Okay. Co? Czyli mosiężne? Niech będzie.
Wokalistka tego zespołu na koncercie dała się ponieść emocjom i kiedy chciało jej się siłku, zażądała, żeby jeden z fanów wlazł na scenę i nasiekała mu na twarz. I Mateusz, nie jestem w stanie tego nie szanować. Kiedy wychowujesz się z zespołami rockowymi, o których krążą legendy, że zabili, wiesz, świnie na scenie albo kurczaka, albo że wokalista odgryzł głowę nietoperzowi, to nie możesz nie szanować, że ktoś dał się ponieść emocjom i nasikał osobie, która była chętna, na twarz. Możesz? A wydaje mi się, że nie chodzi o to, że oskarżasz... Nie oskarżasz tej... Zobacz, jeżeli widzisz na przykład dwóch ludzi, mhm, i jeden sika drugiemu na twarz, no, to nie oskarżasz tą osobę, która sika w imieniu tego, na którą została nasikana, tylko oskarżasz te dwie osoby o to, że nie chcesz tego widzieć. Nie, rozumiem, tak, masz rację, nie chciałbym tego widzieć i nie chciałbym być żadną z tych osób, ale wciąż, jeśli jest to koncert rockowy i emocje, wiesz, sięgają zenitu, to jestem w stanie to zrozumieć. Tak myślę. Chociaż nie wiem, wiesz, może nie potrafię się postawić Uważam, że żyjemy w naprawdę cienkich czasach, bo ja pamiętam, kiedy Ozzy Osbourne odgryzał nietoperzą głowy na koncertach. No właśnie. A tutaj po prostu ktoś stwierdził, że potrzebuje trochę się ogrzać w blasku złotego prysznica. No ja to w każdym razie szanuję. Trochę jest to seksualne mimo wszystko, nie? Bo... No, złoty prysznic jest to ruch. On potem zakwitł. Sypialniany. Kto, ten mężczyzna? Tak. Co znaczy zakwitł, że zarumienił się? O, bo ty nie wiesz, bo to jest moja taka, jak to się mówi, taka wiedza, którą, wiesz, robię icebreakery na imprezach, w sensie jak ludzie siedzą i rozmawiają o ciąży, to ja znikąd o dzieciach, to ja znikąd podchodzę i mówię, hej, czy wiecie, że kiedy nie było testów ciążowych w latach średniowiecznych albo zamkowych, to testem ciążowym było sikanie na zboże, jeżeli ono zakwitło, to znaczy, że kobieta jest w ciąży? O, to brzmi jakby samospełniająca się przypowiednia. No. W sensie, czy każda kobieta nie będzie wtedy w ciąży? A co jeśli ten mężczyzna obsikany by tak zrobił i powiedział chłopczyk? Wiem po tym. To by było fajne, gdybyś mógł tak spróbować. Smakuje jak bliźniaki, ale zbadałbym sobie, czy nie ma pani raka piersi. Wyobrażam sobie, że jest taka praca po jakimś czasie. Takiego testera, który ma tak wyczuć, tak jak masz tych ludzi, którzy zapachy robią. Albo psy, które wyczuwają raka jak w pszczołach? Nie, pszczoły, które wyczuwają raka w oddechu? Mm-hmm. No, ale właśnie o to chodzi. I masz takiego, masz na przykład takich pachnidło, nie? Taki mistrz zapachów, to się jakoś nazywa. Taka osoba, która bardzo dobrze czuje i on na przykład potem jest testerem tam zapachów wina czy perfum. To ma jakąś nazwę swoją, może ktoś pamięta. Zaraz znajdę. I sobie wyobrażam, że jest ktoś, kto ma tak wyczulony smak, że jest w stanie stwierdzić, czy kobieta jest w ciąży, czy nie. No i za chwilę zatrudniasz takie osoby profesjonalnie. To byłoby całkiem fajne. W sensie, wiesz, dobrze mieć, jakby, jeśli nie masz jak dostać się do apteki, to dobrze mieć kogoś, kto zrobi to na smak. Gorzej, że jeśli zrobisz z tego prawdziwą pracę, to boję się, że potem to będzie jak z psami, które wykrywają narkotyki, że później twoja praca nie jest już potrzebna, albo masz przejść na emeryturę, ale już jesteś uzależniony. I teraz nie możesz żyć bez tego smaku. I nie wystarczy, żeby ktoś nasikał ci na twarz, ty potrzebujesz zapłodnionego moczu w ustach. Skuteczność 70% to jest dosyć mała skuteczność, nie? Co, wykrywanie... Sikanie na jęczmień jako test ciążowy było znane od czasów starożytnego Egiptu. Skuteczność 70%. No, skuteczność 50% to oznacza rzut monetą. No tak, ale 70% to już możesz powiedzieć raczej tak albo raczej nie. To jest jakby więcej niż nic, moim zdaniem. Lepsze niż, wiesz, spalenie
igliwia w kubku, wdychanie zapachu i powiedzenie, że widzisz Boga. Ale dobrze wiedzieć, dzięki AE. Czyli, no, czekaj, ale kto stwierdził, że był to test o skuteczności 70%? Ja potrzebuję teraz zobaczyć ten artykuł. No możesz sprawdzić to, nie? Co ciekawe, jest taki paradoks, jest taki paradoks skuteczności, że testy, które mają na przykład współczesne testy, załóżmy, że masz jakąś bardzo rzadką chorobę. Jeżeli test ma 99% skuteczności, to jeśli weźmiesz test i okaże się, że pokaże ci, że masz chorobę, na przykład, to ciągle jest, to masz 50% szans na to, że masz tą chorobę, na przykład. Aha, bo jest za mała liczba osób, na których mogły być testowane te testy, czy? Tak, tak. Chodzi o to, że masz. Chodzi o to, że jest bardzo. Nie, jest bardzo. Nie chodzi o to, że jest za mała liczba osób, na których mogły być testowane. Chodzi o to, że jest bardzo mało. Jakby. Jest bardzo mało. Mała szansa, że w ogóle masz chorobę. Więc ten test ma też 99%. Jakby. 99% mówi ci, że jeżeli masz chorobę i to masz 99%, że test ci ją wykaże i czyli powiedz, czyli na przykład no to najlepiej chyba pokazać na przykładzie. Jeżeli masz 10 tysięcy osób i test ma 90 i załóżmy, że chorobę ma 1%, no to okaże ci się, że na przykład z tych 10 tysięcy osób, 1% to będzie 100 osób, które ma tą chorobę. Tak. No i w tym wypadku, jeżeli jesteś w tych, no to dla tych osób 99 osób zostanie wykazanych poprawnie, jedna się pomyli. Z kolei dla pozostałych 9900 osób, aha, też masz 99% skuteczności i okaże się, że wtedy prawie 100 z nich jest podobna ilość osób. Prawie 100 z nich dostanie false positive. Przy których, tak, dostanie false positive i wtedy jeżeli porównasz, to okaże się, że jest ich no 50 na 50, tyle samo, nie? Tyle samo osób, które miały test, miały chorobę i im test wykazał pozytywne, jak i tyle samo osób, które miało test i wykazał negatywne, więc nie miało, a im wykazało pozytywne, nie? Więc jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, no to jest to 50 na 50. Rozumiem. No to jeśli, powiem tyle, jeśli borykacie się z pytaniem, czy może mam rzadką chorobę, czy może jestem w ciąży i nie jesteście pewni, czy chcecie zaufać nauce, która jak widać jest, nie jest nieomylna, to może, wiecie, jest Wróżka Sikora, ma kanał na YouTubie, ona czeka na osoby, które mają pytania. Ona chętnie postawi tarota i powie wam, co ukrywają karty. Także zachęcam. Nice. Tak jeszcze tylko o tym jęczmieniu. Jęczmień albo pszenica. Najwyraźniej one wszystkie zakwitają, ale te, które są podlane sikami z hormonem zakwitają trochę szybciej. Także tyle. To nie jest tak, że zabijesz pszenicę, jeśli nie masz dziecka. Nie przejmujcie się. Sikajcie na pszenicę do woli. Nie trzeba się stresować. Augustyn napisał, to jak spowodowaniem raka przez solarium. I jak była afera z tym i tabloidy rzucały, że używanie solarium zwiększa szansę na raka 300 albo 500%, co oznacza, że jeżeli masz na przykład 1 do 3% to na raka, to po używaniu masz 3 do 15% szansy. Myślę, że 15% to jest ciągle, to już jest całkiem dużo. W sensie, gdybyś porównał to do X-koma i wyobrażasz sobie, że masz zrobić jakąś akcję i masz albo 3% na powodzenie szansy i strzelania kogoś, albo 15%, to bardzo mocno zmienia twoje decyzje. No, to prawda. To jest prawda.
Wiecie, różnica pomiędzy 3 a 15% to jest dużo, nie? A mogę się jakoś dowiedzieć, czy ja mam 1 do 3% na raka? Bo ja bym chętnie wiedział, czy powinienem wychodzić mniej na słońce, chociaż... No musisz po prostu przeżyć swoje życie. No, na przykład 100 razy. Aha. No i sprawdzić, ile razy na te 100 będziesz miał raka, nie? No, ma sens. No to jest najprostszy Zobaczyć sposób. W ilu multiversach. Przepraszam, doktorze Strange, mam pytanie, potrzebuję 15 minut pana czasu. Dormammu, I've come to bargain. I've come to ask about my cancer. Tak ten... Jeśli macie tatuaże, to i tak polecam się smarować, ponieważ wasze szanse na raka są dużo większe, pamiętajcie o tym. Tak wiesz, to jest taki public service announcement na wypadek, gdybyśmy mieli stracić jakiegoś słuchacza dla, wiesz, na raka. Startup dyktatury. Coś, chodźmy dalej. Jesteśmy tutaj, okej. Mieliśmy rozkminę przed podcastem o tym, że... Na przykład, no są startupy, nie? Celem startupu to jest taka mała firma, która robi jakieś przedsięwzięcie, pozyskuje pieniądze, rozrasta się i głównym celem startupu jest na tyle się rozrosnąć, żeby bardzo szybko przedstawić ci taki MVP, żeby ktoś mógł ich wykupić i żeby mogli zrobić zwrot i skalować się już poprawnie. Ej, zanim pójdziemy dalej, mam pytanie. Czy to jest celem każdego startupu? W sensie zawsze, kiedy robisz startup, to nie. Raczej celujesz w bycie wykupionym? Czy startupem też możesz być, jeśli planujesz zbudować większą firmę po prostu? No w moim wypadku to był... To było zrobienie większej firmy po prostu. Mhm. Czyli da się. Ale w sumie wtedy inwestorów tak. Szukasz, nie? Nie no, jak jesteś startupem podstawowym, to samo. Cała praca VC, czyli ten venture capital, no to jest znajdowanie firm, które mają dobre predyspozycje do tego, żeby odnieść sukces i ich dotowanie. I dlatego masz te rundy A, B, C, D, w których po prostu na różnych etapach zbierasz pieniądze, żeby skalować się szybciej. Ale to czekaj, czyli, bo ja nigdy nie rozumiałem tego. Jeśli ja robię firmę, jestem startupem i ja znajdę inwestora, który da mi 100 tysięcy złotych na rozrośnięcie tej firmy, to co on z tego ma? W sensie, czy on później dostaje pieniądze, kiedy ja sprzedam tą firmę? On kupuje twoje akcje za, na przykład mówi ci, chcę dać ci za 10% twoich akcji, które są na razie nie warte nic. Wyceniam, że twoja firma jest warta milion i za 10% twoich akcji daje ci 100 tysięcy na przykład, tak? Aha, i potem kiedy ja sprzedam się za 4 triliony, to on dostaje 10%. Tak, tak. On może, no zwykle jest tak, że startup wchodzi potem na giełdę i wtedy może na przykład sprzedać swoje udziały, albo nie musi, bo to jest zajebista firma, więc po prostu je sobie trzyma, a to rośnie. Jasne. Nie? No tak jak sobie pomyślisz Facebook, nie? No to tak. Zaczynasz na początku, no i nie ma co sprzedawać, nie? Taka jest idea. Ale masz procent udziałów w bardzo dużym przedsięwzięciu, w przedsięwzięciu, które ma szansę na sukces. No i po takiej pierwszej rundzie finansowania, no to mówisz, aha, ktoś cię wycenia na milion. Za jakiś czas skończy ci się 100 tysięcy i mówisz, okej, to potrzebuję kolejne pieniądze. Znowu się ogłaszasz i mówisz, no to teraz sprzedaję, mogę sprzedać 10%. Idziesz do różnych ludzi, i ludzie ci mówią na przykład, okej, no to teraz za 10% ja ci dam 300 tysięcy, bo twoja firma już nie jest warta 1 milion, twoja firma jest warta 3. Tak. Bo się rozrosła razy na przykład ileś tam. Albo zmienił się rynek, albo ma dobry biznes, dobry produkt. No i wyceniacie. No i stąd się bierze wycena. Czyli najczęściej się mówi, że jest jakaś wycena startupu przy konkretnych rundach. Okej, to wracamy do dyktatury. Czyli organizujesz mały kraj, w którym wprowadzasz dyktaturę, ale... No tak jak Polska. Starasz się rozwinąć tą dyktaturę i zachęcić inne kraje do jakby... No i zainwestowania swoich sił. Wzięcia nas pod swoje skrzydło.
Ja mam wrażenie, że jednak mało który kraj, który jest dyktaturą, stara się jakby o wykupienie przez inny kraj. Wydaje mi się, że oni wszyscy starają się zrobić większe firmy. Nie, wydaje mi się, że nie jest to możliwe. W sensie, jeżeli masz jakąś wyspę, no to twoim zadaniem jest wzięcie konkretnej całej kontroli, danie swoim ludziom, osadzenie siebie w pozycji władzy, danie skorumpowania kraju, danie odpowiednim ludziom pieniądze. Oni utrzymają cię w dyktaturze. To jest, o, CGP Grey miał właśnie film o tym, jak działają dyktatury. Zajebisty jest ten film. Bardzo dobry. Jest też mój ulubiony film So You Wanna Be a Pirate. Pamiętam, były dwa, nie pamiętam, chyba jeden był z perspektywy kapitana, drugi z perspektywy kwatermistrza? Tak, Quartermaster Edition i Captain Edition. No. CGP Grey jest bardzo, bardzo dobry, z wyjątkiem podcastu Cortex. Swoją drogą, piraci to byli pierwsi w ogóle, pierwsze startupy, nie? No tak. Bo robiły branding. Prawda. Masz nadzieję, że siła twojego brandu przyniesie ci darmowe złoto, a nie, wiesz, walkę na śmierć i życie i stratę oka. Let's privatize the privateers. Proszę przestać pozostawiać papierze. Ja pójdę do więzienia i wydam was wszystkich, zobaczycie. No, są ci ludzie w internecie, których imion nie pamiętam. I to oni robią rzeczy. O, nice. Dobra, chodź, musimy przelecić przez wszystkie twoje rozkminy, Mateusz. Masz ich nie jedną oczywiście, dzisiaj. Oczywiście, że nie musimy. A nie, czekaj, te dwie już były. Wszystko no to, już było. No to póki jesteśmy, no to jeżeli jesteśmy przy... Jeżeli jesteśmy przy pracy... Nie, jeszcze jeśli chodzi o dyktaturach, zaczęliśmy mówić o tym, że na przykład Kuba może być takim motywem, że rozkręcasz bardzo małe przedsięwzięcie takie jak Kuba i zachęcasz innych gigantów, żeby lokowali u ciebie swoje bazy wojskowe. Albo i tak samo robi Polska w sumie. W zasadzie tak, no zbieramy trochę. Tylko czy my mamy tak dobry towar eksportowy jak kubańskie cygara? Znaczy poza naszymi, wiesz, lekarzami. No mamy pozycję geograficzną w Europie, nie? Dostęp do morza. To jest największy towar eksportowy, dlatego to, co robimy, to za każdym razem, kiedy wpierdalają się imigranci, to my stoimy na granicy. Się wydaje, że to jest nasz najlepszy towar taki geograficzny, nie? W sensie pozycja geograficzna. No to fakt, jest u nas całkiem nieźle. Mamy umiarkowany klimat, prawdopodobnie umrzemy ostatni w trakcie, wiesz, katastrofy klimatycznej. Ciężko powiedzieć, że lekarze i programiści hydraulicy są naszym towarem eksportowym, no bo w niewielkim stopniu oni potem chcą wracać, jak już wyjadą, nie? Nie, ale oni czemu mieliby wracać? Są towarem eksportowym, eksportujemy ich za granicę, żeby przynosili pieniądze innym. No tak, ale chodzi o to, że musisz, że jeżeli ich eksportujesz, to oni muszą płacić, musi wrócić to do kraju, pieniądze muszą wrócić, musisz sprzedać ich jakoś. Wraca honor! Powinny być płacone do kraju. Nie, wraca honor, bo oni wszyscy wiedzą, że są Polakami. W sensie, dobre słowo, honor, no tak, no wiadomo, że na słowo honoru wszystko działa w Polsce. Taki, pamiętasz, jak gadaliśmy o tym, że robimy taki system sarmacki, w którym jest magia, sarmatyzm. Sarmata punk, no i wszystko działa na słowo honoru. O Jezu. I najpotężniejsze zaklęcie w weto. W każdej sytuacji możesz rzucić się na ziemię i rozerwać koszulę. I wetuję, mości panie. No, a propos dobrych towarów eksportowych jako lekarze programiści hydraulicy, no to ostatnio zostałem pracownikiem miesiąca, muszę ci się pochwalić. Jako prawdziwy pracownik miesiąca nie byłem nawet na tym spotkaniu firmy, w którym zostałem pracownikiem miesiąca, bo byłem na jebanych wakacjach. Mateusz, czy twoja twarz jest w ramce gdzieś na ścianie jakiejś? Gdyby nasza firma miała ściany, to pewnie by tak było. Tak, czy w waszym biurze jest ramka, w której jest pracownik miesiąca i czy twoja twarz tam jest? Jest na jakimś PowerPoincie z jakiegoś miesiąca. Nice. No to zakładam, że jest to taka 21-wieczna wersja pracownika miesiąca.
Gratuluję. Rozważę uczynieniem cię pracownikiem miesiąca podcastu, bo moja twarz wisi tam już od lat. Dobrze, nie, cieszę się bardzo. To znaczy, że twoje wysiłki, jakiekolwiek by nie były, są zauważone. No, no, właśnie o to chodzi, nie? Że moje wysiłki są takie, że nawet mnie nie ma na tym spotkaniu. No, ale wiesz, było to zaplanowane z góry. Może oni cię za bardzo nie lubią, więc specjalnie chcieli ogłosić to w momencie, kiedy cię za bardzo nie będzie. Żebyś się nie panoszył. Dokładnie. Tylko mu nie mówcie, bo głowa mu urośnie. Dokładnie. Dokładnie tak było. Patrzcie, jak dobrze pracuję, ale nie mówcie mu. I to jest, ale to jest fajne, nie? No generalnie bardzo miło jest wrócić, powiedzieć, no to właściwie teraz imprezujemy. Wróciłem z urlopu, czas na imprezę. O fuck, ty w ogóle, a propos pracy, Monika zaczęła pracę wczoraj. What? Monika wróciła do pracy. Myślałem, że praca, że bycie matką to praca. Była, przez rok. Teraz była opłacana przez rząd, a teraz... przez rząd, przez społeczeństwo chciałem powiedzieć. a teraz wróciła do pracy. O, i jest paczka. Daj mi sekundę, potrzebuję zrobić sekundę przerwy, chwileczkę, teraz wracam. Yes. Meksyk. Dobra, jestem z powrotem. Przepraszam was, ale uwierzcie mi, największy problem będę miał ja, próbując zsynchronizować później to z wideo, kiedy będę montował. O czym mówiliśmy, zanim kurier przyniósł rzecz pod moje drzwi? Mówiliśmy o pracowniku miesiąca. Ach, fakt. O matce jako zawodzie. Tak, o matce jako zawodzie. A, i jeszcze jedną rzecz. Ja się ostatnio dowiedziałem, o czym nie wiedziałem, że Amerykanie dostają wypłaty co tydzień. Albo co dwa tygodnie. Ale w sensie, więc tak ogólnie, jako kraj? No większy, bardzo dużo ludzi dostaje wypłaty co dwa tygodnie albo co tydzień. W tym tygodniu. Tak sobie pomyślałem, takie. Na przykład, i sobie pomyślałem, u nas w Polsce jedyne osoby, które dostają wypłaty co tydzień, to robole. Dostają wypłaty w piątek, żeby nie zniknęli ci z pracy. I tak sobie pomyślałem, czy to jest tak, że... czy to jest tak, że oni dostają te wypłaty co tydzień, żeby przypadkiem nie wyjebali wszystkiego na kurwetę albo na maszynę do margarity. Albo coś takiego do jakiegoś konsumpcyjnego nawyku. To nie ma znaczenia, oni i tak mają karty kredytowe. Ale zadziwia mnie to, powiem ci, bo to się wydaje, że jest to ogromna ilość administracji. W sensie musisz zrobić przelewy co tydzień zamiast co 4 tygodnie. Robisz to 4 razy częściej. Musisz mieć praktycznie 4 razy więcej sił przerobowych, które robią tylko to. No tak, dlatego masz kadry, nie? Ale z drugiej strony możesz w każdej chwili komuś kogoś wyrzucić. A tak, masz tylko wypowiedzenie tygodniowe. No oni tak mają, no. To jest ciekawe. Fuck. Mają 5 dni urlopu rocznie na przykład chyba. Pytam, czy to jest cała Ameryka, bo moja mama mi ostatnio powiedziała, że za prąd się płaci raz na 2 miesiące, gdzie ja płacę co miesiąc. I teraz zastanawiam się, czy jest to samo, że wiesz, część Ameryki ma co tydzień wypłaty, ale część jest normalna i ma co kwartał, albo co miesiąc. No jest to bardzo dziwne. Ja na przykład jestem fanem zmniejszania ilości pracy administracyjnej, także ja nawet płacę podatki raz na cztery miesiące. Na trzy kwartalnie. Nie będę się martwił przelewami co miesiąc, ale nie chcę też stresować się co rok, że będę miał jakąś ogromną ilość. Powinienem to zrobić.
powinienem tak zrobić w ogóle. Dread mówi, że już tak nie można. Co? Że to, przejść na kwartalne? Musisz zapytać, jeśli masz kogoś księgowego, to zapytaj, bo to może być kwestia jednego jakiegoś druczku. A, dopiero kiedy ktoś zakłada firmę. Moja firma jest już, wiesz, established 1825. Moja firma jest... I'm grandfathered in to the old rules. No dziwne, dziwne. Nice, man. Czy coś jeszcze kminiłeś w te miesiące, kiedy robiłeś cokolwiek robisz na wakacjach? O Jezu, zaraz poczywam na wakacjach. Jak mi się coś przypomni, to mogę ci powiedzieć. Byłem na Korfu, było zajebiście, polecam w ogóle. Polecasz to Korfu? Bardzo fajny kraj. Stary, to jest taka wyspa, która ma, w skrócie, Korfu jest wyspą, która ma jakieś 200 kilometrów od jednego krańca do drugiego. Objechaliśmy, byliśmy tam 3 tygodnie, objechaliśmy tam na jednym baku całą i zobaczyliśmy całą. Nice. Jest, wow, ekstra. Jest super. Jest taka idealna off-season. Dużo rzeczy jest bardzo blisko w porównaniu z jakąś tam Sardynią czy z czymś takim. Jest dosyć tania. Ładniusia. Jest, polecam, bardzo fajne miejsce, żeby sobie posiedzieć tam. Mateusz, czy jestem w stanie znaleźć taki wyjazd, gdzie płacę jedną kwotę i oni przysyłają mi bilet i klucz do hotelu i ja mogę sobie tam polecieć i mam tam załatwiony hotel i nie muszę się martwić rzeczami? Jakimi rzeczami? No nie wiem, typu jesteśmy na miejscu po 4 przesiadkach, teraz musimy znaleźć sobie hotel. A dziecko krzyczy. Czemu masz to? Ale możesz to, ja nie wiem, no ja jadę zwykle i wynajmuję Airbnb na 4 dni. Mhm. I to wystarczy, jak jest te, i potem wynajmuję kolej. Możesz, siadasz, wynajmujesz po prostu Airbnb, możesz wybrać sobie jakiekolwiek chcesz. Tak, to brzmi. My akurat wynajmujemy na miejscu w trakcie podróży, bo chcemy zobaczyć, wiesz, jakieś miejsce nam się spodoba i zostajemy dłużej. Tak, to jest szaleństwo. I tyle, nie? Na miejscu wynajmujesz auto, więc autem sobie jeździsz, nie musisz się przesiadać milion razy, tylko wysiadasz z auta i wsiadasz w auto. Wynajmowanie auta jest genialne. To jest genialne. Jest to dosyć tanie, nie? Tak. Jak na twoją taką bazę wypadową i na to, co możesz zrobić, więc ostatecznie... Jak na ilość problemów, które sobie jakby wyrzucasz do śmieci, kiedy wynajmujesz auto, to jest to dosyć tanie. It's a good choice for an adult person. Okej, to cieszę się, że to polecasz, bo my z Moniką tak wzdychaliśmy za ciepłymi krajami od paru lat i czuję, że muszę właśnie pociągnąć ze spust, że tak powiem. No generalnie cokolwiek nie wybierzesz, będzie dobrze. Możesz się udać do biura podróży, one teraz flightują, więc zawsze ci łatwo znajdzie. Teraz żyjemy w takich czasach, że jeżeli podróżujesz samemu, to możesz praktycznie samemu się ogarnąć, typu tu sobie wynająć Airbnb, tu sobie wynająć auto, tu sobie zjeść i wychodzicie na bardzo podobnie. Myślę, że jest bardzo fajne miejsce, żeby sobie pojechać nawet na wakacje, jeśli nie, to nawet do pracy zdalnej, bo jest dobrze, po prostu dobre miejsce to. To brzmi okej. Zobaczymy. Ale dzięki za polecenie, zapisałem sobie nazwę. No i ostatnia moja rozkmina, to jest, ostatnio jakiś czas temu jechałem na kajta i patrz, stoję sobie w Żabce, zamówiłem hot doga, bo to był taki, wiesz, taki poranny kajt, gdzie wstajesz i wychodzisz, nie? Mm. I patrzę, a tam są różne rzeczy, które można kupić. Zgadnij, jakie są doładowania, które możesz kupić. Poza komórkami, zakładam, że był to Xbox Game Pass, PlayStation. Zalando jest na przykład z takich dziwnych. Zalando? Jest. I dokupujesz prepaid na kurtki? Możesz kupić też Netflixa. Takie rzeczy. I są stare wizyty u lekarza. Możesz kupić wizytę online u lekarza w Żabce.
Ale w sensie specjalistów, czy po prostu? Tak. Kaszlę. Konsultacje u lekarza albo konsultacja u lekarza specjalisty. Okej. Okay. I to jest jakby konkretna kwota i u konkretny lekarz, czy to przyjmują różni lekarze? No zakładam, że jesteś, że to jest przez jakiegoś pośrednika typu Medicover albo coś takiego. Przepraszam, czy przyjmujecie kupony z Żabki? Dokładnie tak. Dokładnie tak. W oczywiście, ogóle idziesz do Żabki set? Nie. O, czekaj, ktoś ja nie rozumiem, O, to jest to. Jaka porada, wariacie. Porada lekarska 15 minut. To tylko oznacza, że kupon uprawnia cię do 15 minut rozmowy z lekarzem. Tak, ile kosztuje taka porada? Wiemy ktoś? U lekarza normalnego? Chyba 5 dych. Chyba, że podrożało. Wydaje mi się, że 5 dych kosztuje normalny lekarz. Byłem kiedyś. A, 55 lub 75. A ty mówisz to z Żabki? No. I co, specjalista jest za 75? Chyba tak. To jest chyba źle całkiem. To jest opłacalne w przypadku niektórych specjalistów. Zakładam, że... Aha, ale dermatolog cię nie zobaczy przez wideo i nie powie ci ma pan słabą kamerkę, ale to wygląda jak... trąd. Ja ostatnio zadzwoniłem z Medicoveru do laryngologa, nie? I laryngolog w swojej kurwa nieskończonej mądrości powiedział, no musi pan przyjść, nie? To była najgorsza porada, jaką dostałem, nie? Czy może pan włączyć latarkę w telefonie i przyłożyć sobie do ucha? Po pana głosie zgaduję, że może to być tężec. Ojej, Konrad, mam jeszcze dużo podcastu. Ciśniemy. Tak, a ile mamy nagrane? Mamy godzinę 16 z naszym gadaniem przed. Może nagramy jeszcze trochę. Nie było nas dawno. Newsy! Firing Squid Game. Północna Korea, Mateusz, to jest ta zła Korea, jeśli tak jak ja czasami potrzebujesz podpowiedzi. Generalnie ma wielki oficjalny zakaz sprowadzania jakichkolwiek mediów i treści z Ameryki oraz Południowej Korei, bo te dwa miejsca są diabłem. I ostatnio przez granicę ktoś przemycił sticka USB z serialem Squid Game, który to serial wybuchł po prostu popularnością w Północnej Korei, która jest, wiesz... O Jezus. No, możemy o tym pogadać, ale to była taka, to było Squid Game, to było takie zawiedzenie. Tak, a ja słyszałem dużo dobrego, a ja sam nie widziałem. Słyszałem, że jest nie to niezłe anime. W formie serialu. No to jest anime, to jest, ja miałem tak na końcu. Siedzieliśmy i ja mówię, to był strasznie słaby ten i tak jeszcze, czy ja właśnie zobaczyłem anime? Ktoś mnie wrobił w anime! Tak, Bird in the Barrel pisze, czy w Północnej Korei Squid Game to niecodzienność? Właśnie chyba o to chodzi, że jakby klimat serialu bardzo rezonuje z ludźmi stamtąd i jakieś dzieciaki podzieliły się tym serialem na sticku w szkole. Kiedy zostało to wykryte przez cenzorów, których drużyny, wiesz, działają na każdy cynk, to dzieciaki zostały aresztowane, przesłuchano tych wszystkich ludzi, znaleziono osoby, które rozprowadziły serial i osoba, która rozprowadziła serial, została skazana na śmierć poprzez rozstrzelanie. Dzieciaki natomiast dostały albo life sentence, czyli wiesz, dożywocie, a 6 innych, które z nim oglądało, dostało 5 lat ciężkich prac. W dodatku zwolniono dyrektora szkoły, opiekuna dzieciaków i ich wychowawcę. I zostali albo skazani na ciężkie roboty, albo wygnani na wieś. Co wydaje się jakby lepszą opcją. A, i zostali wydaleni z partii, cokolwiek to znaczy. Także potraktowali to bardzo poważnie. Myślę, że to brzmi sprawiedliwie. Ale wiesz co, dużo jakby statystyki bardzo przemawiają za takim działaniem, bo wśród osób, które uciekło z Północnej Korei do Południowej albo do innych miejsc, większość z bardzo nich, dużo widziało Squid Game. Bardzo wiele z nich konsumowało właśnie media z Ameryki albo Południowej Korei, także jest to jak, są to treści wywrotowe w Północnej Korei.
No, jak chujowo musi być w twoim kraju, że jeden serial sprawia, że ty uciekasz? Nie tylko serial, nawet słuchanie K-popu. A tak pomyślałem, że warto o tym pogadać. Myślisz, że oni oglądali ten Squid Game i mówili: o Jezu, tam ludzie mogą uczestniczyć w grach, żeby wygrać, żeby przeżyć. Nie to, co u nas, po prostu śmierć. Wygrać. Uciekamy tam. Myślę, że to by było zajebiste, gdyby oni uciekali, bo myśleli, że Squid Game to rzeczywistość i jechali do takiego lepszej Ameryki. Bozia mówi, że to samo napisała. Przynajmniej mamy nadzieję. Tam coś nas czeka. Bozia mówi, że napisała na Twitterze, że ma wrażenie, że widziała losowe anime. I Mateusz, może to jest to. Może ludzie, wśród których ten serial eksplodował, to ludzie, którzy nie próbowali anime, a mają predyspozycję do lubienia anime. Ja czuję, że powinienem ten serial kiedyś zobaczyć, ale mam jakby mało czasu i oglądam bardzo, bardzo konkretne rzeczy. Ale o tym w aftershow. Jeszcze nie zasłużyliście na aftershow. Oczywiście, jeśli słuchacie nas w formie podcastu, możecie po prostu przewinąć do końca. Chodźmy dalej. Pamiętasz, jak parę miesięcy temu poszły takie memy po internecie, że figurka, produkowana w Chinach figurka kaktusa tańcząca, śpiewa tą piosenkę polską: tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, pamiętasz to? 5 gram. I te figurki były sprzedawane w Chinach i w Ameryce dla dzieci, bo ludzie nie rozumieli, co ta figurka śpiewa. Wyobraź sobie, że 23 listopada poszedł news, że Amazon przestał sprzedawać te... Nie, przepraszam, Walmart przestał sprzedawać te figurki. W Kanadzie. Szkoda. Tutaj akurat. Ta figurka śpiewa piosenki po angielsku, włosku, hiszpańsku i po polsku. Jest sprzedawana jako zabawka edukacyjna. Także jak długo musiała być sprzedawana, zanim wreszcie ktoś ją zbanował? No, musiała się sprzedać. W sensie, musiała przynajmniej zwrócić się. Polski artysta ponoć powiedział, że nie wiedział, że jego piosenka została wykorzystana w ten sposób i zamierza spróbować podjąć legalną bitwę z chińską firmą, ale nie jestem pewien, czy to jest coś, co się udaje komukolwiek. Wydaje mi się, że zupełnie inne rynki, nie? No, nie bez kozery masz Dolce Gabbana, Gucci i tak dalej, nie? Wszystkie te... Jak jeśli brandy zegarkowe nie wygrały, to Cypis prawdopodobnie nie tak, ma dużych szans. Będzie ciężko. Ale trzymamy kciuki za naszego. No, mimo to i tak zrobił bardzo dobry, jak to się mówi. No i tak... Poszedł w viral. Tak, poszedł w viral, no i tak dostał duży rozgłos na tym, więc super. Candy Crushing It. Kojarzysz, są takie apki na telefon, w których możesz grać, możesz uprawiać hazard, ale nie możesz nic wygrać. W sensie te apki służą do tego, żeby dać ci pograć na maszynach, możesz faktycznie kupić coiny w grze za prawdziwe pieniądze, ale nie możesz wygrać faktycznych pieniędzy w tej grze. Mhm. I mam historię o kobiecie, która pracowała w firmie weterynaryjnej, takiej dużej firmie weterynaryjnej, i była uzależniona od jednej z tych gier. I najpierw wzięła dwa kredyty bez wiedzy swojego męża, zaciągnęła jedną kartę kredytową i wzięła kredyt na wysokość około 50 tysięcy dolarów w sumie. A potem zaczęła... Ona pracowała w kadrach właśnie chyba w swojej firmie. Zaczęła wykonywać takie transakcje, w których brała trochę dla siebie, i w przeciągu ponad 3 lat ukradła 940 tysięcy dolarów. Z czego wszystko przepuściła w takiej grze właśnie, w takiej apce. 940 tysięcy dolarów plus te 50 tysięcy, na które się zadłużyła wcześniej. W apce, która nazywa się Taste of Vegas chyba. Niesamowite. I kiedy ją złapano, powiedziała, że wiedziała, że ma problem,
ale przepuściła tak dużo kasy, że stwierdziła, że po prostu będzie robiła to dalej, dopóki jej nie złapią. I mówiła, że czekała, aż policjanci zapukają do niej do domu. No, rozumiem ten motyw. Rozumiem ten motyw, rozumiem tę tam logikę. Tak, i tak mam przejebane, równie dobrze mogę bawić się dalej. Mam wrażenie, że w ogóle hazard jest straszną w dzisiejszych jeszcze czasach, które są bardzo mocno nastawione na jakby projektowane, rzeczy są projektowane po to, żeby być uzależniające. Mhm. Nie tylko takie, które wiesz, hazardowe, ale nawet Facebook. Czy wszystko jest jakby budowane po to, żeby wykorzystywać twoje naturalne skłonności jakby i przykuć twoją uwagę na dłużej, to jeżeli pomyślisz o tym, że istnieje hazard, istnieją ludzie, którzy są podatni na to, no to jest to hardcore, nie? No bo to trochę to jest taki motyw, możesz przyjść do mnie i zapłacić w grze, która jest ustawiona przeciwko tobie, czyli na dłuższą metę tracisz, uzależnisz się, więc będziesz grał z tego cały czas. Co byś zrobił, jeśli byś wygrał? Nie wiem. Tak, to jest super gwarancja. Ta osoba kupi jedną zdrabkę za $10, wygra, a potem całe 10-20 tysięcy, które wygra, znowu przepierdoli. Tutaj jest jeszcze lepiej, bo tutaj masz apkę, która jest grą po prostu. Tutaj nie zarobisz niczego, nie masz opcji wypłacić pieniędzy. Jedyne, co dostajesz, to dostajesz taki Vegas experience, że grasz. Masz kredyt w grze. Także jedyne, co ty robisz jako producent gry, to utrzymujesz serwery. I kasujesz kasę. Jest to problematyczne bardzo. Ale wiesz... wydaje mi się, że jedyne, co się prawnie robi, żeby takie rzeczy, żeby takim rzeczom zapobiegać, to raczej chyba chroni się dzieci. W sensie, że w grach skierowanych do dzieci starają się prawnie zakazać używania takich mechanizmów, które zachęcają jakby do hazardu. Z drugiej strony gry mają lootboxy, także wiesz. Zaku właśnie zasugerował na czacie, że słuchanie naszego podcastu jest jak hazard. Słuchasz, tracisz dużo czasu, czasami powiemy coś fajnego, ale na dłuższą metę przegrywasz. Dlatego staramy się was jakby chronić. Nagrywamy rzadko, nagrywamy treściwie. Tylko premium content. Premium content. Kupcie nasze te żabcoiny. Kupujcie żabcoiny. O, dobra. Nie mamy żabcoinów, nie? Nie, ale ktoś wydrukował w 3D żabcoina. Obviously everybody's building rock. Tyle od tytułu. Żabcoina? Kto wydrukował żabcoina? M? Ktoś przyniósł żabcoiny na Dni Fantastyki, tylko że nie dostałem żadnego. Także ja wciąż bardzo chciałbym plik. Jeśli mogę dostać plik, to ja sobie wydrukuję jednego. O, rany. Mam jeszcze kilka newsów, słuchaj tego. Słyszałeś o kosmosie, Mateusz? Tym pustym miejscu na górze? Swoją drogą powinniśmy opatentować żabcoina, zanim zrobi to żabka. Nie wiem, czy my mamy prawo do żabcoinów, jeśli tak naprawdę żabcoina zaprojektował Salem? Tak czy siak. A wymyślił nasz czat? Nie wiem. Ale ty jesteś doktor Żabkowski, także ty masz trochę praw, moim zdaniem. Do własności intelektualnej, jaką jest żaba. Najpierw musisz mieć jakiś intelekt, żeby mieć własność. No, wiesz, damy radę. Prawo nam pomoże. Mateusz, czy słyszałeś o kosmosie? Nie. Czy tak jak większość osób myślałeś, że musisz mieć rakietę, żeby polecieć w kosmos, że musisz spalić paliwa kopalne albo, wiesz, wodór, żeby polecieć w kosmos? Otóż nie musisz. Jest firma, która planuje rzucać rzeczy w kosmos. Yes. Yeet things into space. Firma nazywa się Spin Launch i zbudowali w tej chwili taką prototypową machinę, która jest miniaturą, która jest takim... Trebuchet to jest... jak się nazywa po polsku? Trebuchet. Trebuchet. Trebuch.
Zbudowali coś w rodzaju takiego trebusza. Mają taką, taki wirnik, który rozpędza się do ogromnej prędkości i w pewnym momencie puszcza po prostu rakietę, która wylatuje z prędkością około 1 Macha i wylatuje na orbitę. Nice. Rzecz jasna, w środku tej rakiety jest coś, co ma też napęd, wiesz, normalny napęd rakietowy, żeby później mogło polecieć dalej gdzieś. Ale jeśli chodzi o pokonanie największej bariery, czyli wyjścia z atmosfery, to oni wymyślili, że mogą wyrzucać rzeczy. Nice. Około nice, nice. Już widzę te śmieci na orbicie. Pewnie się spalą. 1,5 godziny zajmuje im około rozpędzenie tego ramienia do tej prędkości, która jest im potrzebna i kilka megawatów prądu, bo to jest jakby na prąd. Firma nazywa się Spin Launch i jeśli nie widzieliście linka do tego, to ja mogę go wkleić do czatu. Raz i dwa. To jest filmik jakiegoś youtubera. The biggest hit. Więc na razie firma zrobiła prototyp, który ma udowodnić, że jest to możliwe, żeby wyrzucić coś w kosmos. Nie wiem, fajne. Wydaje mi się, że to nie jest coś, co się przyda jako metoda wysyłania ludzi w kosmos, ale wiesz, ładunki? Ekstra. 90 minut na karuzeli. Tak, Augustyn, prąd jest z węgla. Przestań, już wyluzuj się trochę. Chill out, Greta. We're doing what we can. No i fajnie. Dave mówi, że jest jakiś start cargo w kosmos w tej chwili. Kto wysyła coś w kosmos teraz? Oglądałem ostatnie kilka startów. Okej. Okay. Dobrze. Mam jeszcze dwie małe rzeczy. Jedna z nich jest taka, że kręci się serial teraz w Anglii, który nazywa się The Outlaws i jednym z bohaterów serialu jest Christopher Walken. W sensie jednym z aktorów serialu jest Christopher Walken. Twórcy serialu potrzebowali zrobić scenę, w której Christopher Walken zamalowuje graffiti Banksiego. I stwierdzili, że skontaktują się z Banksem i zapytają, hej, czy nie wpadłbyś do nas na set i nie zrobił swojego szczura i my wykorzystamy go w scenie. I Banksy wpadł, i Banksy zrobił szczura i Christopher Walken zamalował szczura w jednej ze scen. Nice. Co jest to fajne. W sensie podejrzewam, że jest to newsem, dlatego że wiesz, każde dzieło Banksego jest warte miliony, jeżeli nie zostanie zniszczone, a oni wzięli i zamalowali. Tak czy siak, wydaje mi się, że idea jest taka. Idea jest fajna, no bo mówi ci. No, ostatecznie jest to. Jak to się mówi? Publicity. Tak, w sumie tak. Ale fajnie. Szkoda, że Walken po prostu czegoś nie dorysował, bo wtedy byłoby to dzieło faktycznie ich obu. Taki kolab. Ale mówi, że jeśli dzieło Banksego zostanie zniszczone, to jest chyba warte nawet więcej. Jak obraz, który się rozjebał. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem tylko, że dzieła Banksego są zasłaniane plexiglasem, jeśli tylko zostaną znalezione. To bardzo dziwna kariera dla street artysty. Okej, ostatni duży newsik na dzisiaj, który uważam, że jest bardzo ciekawy. Może jest do szybkiego piłki, ale tak naprawdę posłuchaj tego. Polak uciekał przed ratownikami w Alpach. Nie miał ubezpieczenia. Alpiniści z Polski utknęli na Zagrzpice. Gdzie? W Austrii. I wezwali pomoc, ponieważ nie mogli zejść, była ciężka pogoda. I odjechany jest motyw alpinizmu, polski alpinizm, nie to Polacy wymyślili sport, alpinizm zimą. Jeden z mężczyzn zaczął uciekać, ponieważ bał się rachunku za wezwanie pomocy, bo nie miał ubezpieczenia. To brzmi bardzo amerykańsko z naszej strony. Bo generalnie było dwóch wspinaczy, jeden z nich uszkodził sobie kolano, a drugi uciekł. Więc zaczęli go gonić, ponieważ wiesz, mógł umrzeć w górach. On powiedział, że odmawia współpracy, mówi, że nie potrzebuje pomocy i że nie do niego zostali wezwani. I dopiero się zatrzymał, kiedy mu powiedzieli, że nie wystawią mu rachunku. Pytanie brzmi, czy faktycznie nie wystawili, bo tego nie, wiesz, jakby nie mówi artykuł.
No ale to jest dla was lifehack. Jeśli jesteście z Polakami, jesteście w górach i wezwiecie pomoc, to spróbujcie stawiać opór, dopóki nie powiedzą wam, że umarzają wam rachunek. Jest to jakiś sposób. Dobra. Tyle. A, czekaj, mam jeszcze mały kącik robotyczny. Zanim go zacznę, muszę sprawdzić, gdzie jest Seul. To jest Korea Południowa? Mhm. Tak. Stolica to jest, nie? Tak. Seul planuje wprowadzić platformę metaversową. Taką oficjalną platformę metaversową, w której będziesz mógł załatwić sprawy administracyjne między innymi, ale też mają... No chcą zrobić taką jakby oficjalną platformę swojego miasta, która będzie, wiesz, wirtualna. No? Co ty na to? Nice. Rozumiem już, dlaczego ci ludzie uciekają z Północnej Korei. Żeby żyć wirtualnym życiem. A teraz będą uciekać w wirtualny Seul. Ale to jest południowa, także uciekasz z północnej do południowej, a potem z południowej do wirtualnego świata. Będą teraz ludzie zakładali gogle VR, żeby przenieść się do Południowej Korei i za to zostać skazani na lata ciężkich robót. Będziesz aresztowany za posiadanie VPN-a, dzięki któremu wchodziłeś do wirtualnej Południowej Korei. Nice. Fajny jest to pomysł. Fajny jest to pomysł, bo ciągle nie mamy wirtualnego świata i trzeba jakby ruszyć dupy. Także cieszę się, że ktoś rusza dupę. Co prawda projekt jest warty 3,3 miliona dolarów. Zastanawiam się, czy to jest duży budżet na taki projekt. Zobaczymy. To koszty, podejrzewam, że to będą koszty AWS-a w jednym roku. No koszty chmury mogą być duże, zależy, no to jest duże przedsięwzięcie, nie? Nie wiem. Z drugiej strony, jeżeli ściągniesz jakąś część, czym to się różni od jakiejś innej gry? Więc zobaczymy. No budżet jest okej, okay, nie? Jest jak okay. Nie wiem, jaki jest budżet jakiejś gry komputerowej. Sprawdźmy Mass Effect budżet. Andromeda kosztowała 100 milionów kanadyjskich dolarów, z tego co widzę. Dwójka kosztowała 40 milionów dolarów. No właśnie, gry kosztują dużo, ale tutaj... 300 milionów kosztował Cyberpunk, ale jeszcze dokładasz do tego marketing, sprzedaż. No wydaje się, że 3 miliony to jest całkiem nieźle na pierwszy prototyp. Tak. No, ale nie na nic więcej. Wiesz, może zrobią taką podstawową platformę, do której będzie można dobudowywać moduły i na to pójdą 3 miliony? No zobaczymy. Ja trzymam kciuki, wiesz, bo... Wszystko jest dobre. Cieszy mnie nawet to, co się dzieje w Polsce, że nagle dużo spraw możesz załatwić przez internet, już nie musisz chodzić do urzędu, nie? Czekam na rewolucję w poczcie jeszcze. Także fajnie. Dobra, to co, szybko... O nie, zjebałem Mateusz, nie mam napisanych tematów do szybkiej piłki. Zostawmy ją w takim razie. Dobra. Na następny czas. No, niech będzie. Ale przejdźmy do aftershow za to. Chodźmy do aftershow. O, ja nie puściłem w tym tygodniu żadnego tego. Kupa do wrót ci stuka. Jesteśmy w aftershow. Yes. Czy widziałeś Dune? Widziałem. Widziałeś? Tak. Ja niestety nie mogłem pójść do kina na Dune, ponieważ, wiesz, dziecko. Ale widzieliśmy ją cyfrowo. Mhm. I... byliśmy zachwyceni. Mój zachwyt troszeczkę się zmniejszał, kiedy potem słuchałem sobie książki ponownie potem, bo zobaczyłem, jak wiele rzeczy zostało tak naprawdę wycięte, ale zacząłem nabierać też jednocześnie szacunku do tego, jak mocna interpretacja jest w tym filmie, jak bardzo dostajemy wersję po prostu tej historii, wersję tego reżysera. Generalnie byłem pod dużym wrażeniem.
Ja miałem coś takiego, że dobrze mi się to oglądało, ale coś, mam wrażenie, że chyba fabularnie ta historia jest trochę przeterminowana. Może trochę być. To bardzo jest bardzo stara podstawa science fiction, nie? No i masz Mary Sue, nie? Trochę tak, masz męskiego Mary Sue, nie? To ale jest, on trochę to jest dla mnie. W sensie, no on i to jest ten motyw. To jest kolejny motyw wyznawcy, to jest kolejny motyw Matrixa, nie? Kolejny motyw wybrańca. Tak. Przy czym... Mam wrażenie, że ten trop po prostu bardzo mocno się zestarzał od Matrixa, nie? I podejrzewam, że dzieci, że młodzi ludzie będą zajarani, bo ten film był naprawdę fajnie wykonany. Natomiast o, super. Ja już ze swoim, jak to się mówi, ze swoim cynizmem nie mogę na to patrzeć, nie? Wydaje mi się, że może będziesz miał trochę lepsze wrażenie po drugiej części, jeżeli pójdzie w dobrą stronę, bo sama książka, kiedy ją czytasz, orientujesz się, że od pierwszych stron ten koleś jest jakby Jezusem, ale on przez to, że widzi przyszłość, zdaje sobie sprawę, że jego życie doprowadzi do strasznych tragedii i zmaga się z tym, co będzie nadchodziło, że nawet jeśli on odniesie sukces albo zginie, nieważne tak naprawdę w pewnym momencie, co się z nim stanie, nie jest w stanie ocalić świata od konsekwencji swojego istnienia, bo właśnie stał się zbyt dużym symbolem dla wszystkich. No właśnie bardzo mi tego brakowało. Miałem wrażenie, że ten film jest trochę z perspektywy i dla jakby on jest trochę taką paszą dla ludzi, którzy potrzebują żyć vicariously poprzez kogoś innego. Brakowało mi takich cięższych rozkmin, które by się prawdopodobnie działy w jego głowie. I ja jedyne, co się działo w jego głowie, to jakieś wizje, które i rozkminy, które trochę miałem na zasadzie, miałem wrażenie, że są niepotrzebne, bo pokazują ci na przykład... No była Zendaya na przykład, nie? Mhm. Która ostatecznie była w 10 różnych czy 20 różnych wizjach, ale w samym filmie... Myślał głównie o niej. Ale chodzi mi o to, że w samym filmie była może, nie wiem, w scenie 5-minutowej, nie? Tak, było jej bardzo miała mało. Może pięć... I było jej więcej na plakatach. Było jej więcej w tych wizjach niż w rzeczywistości. I trochę rozumiem ten motyw też jakiegoś tam zakochania, czy też jakiejś symboliki, która się pojawia, ale coś, co miałoby znaczenie w serialu, mi się wydaje, że to by miało super znaczenie w serialu, gdyby trochę ci, co pokazali jego wyobrażenia i rozłożyli to na przykład na 5 minut wizji w godzinnym serialu, co to odcinek, żeby na końcu sezonu pokazać ci ją w rzeczywistości i to byłoby spoko. Natomiast w filmie ten trop się trochę nie sprawdza, bo ja mam trochę wrażenie, no ja nie chcę żyć, oglądać wizji, ja chcę oglądać rzeczywistość tego dziwnego świata. To jest trochę tak, jakbym cię wrzucił do bardzo ciekawego świata, do Harry'ego Pottera i powiedział ci, no to teraz będziemy oglądać sny Harry'ego Pottera w tym świecie, nie? I mówisz, no dobra, ale po co? No jasne. Trochę rozumiem, co masz na myśli, ale dostałeś też pół filmu, nie? W sensie, gdyby film był w całości, gdyby to była cała książka sfilmowana, to miałbyś tak naprawdę połowę filmu pełną Zendai. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi raczej, nie chodzi mi o samą jakby, o samą jedną postać, tylko... No rozumiem, że dostałem połowę filmu, a jednocześnie mam coś takiego, że uważam, że poszczególne, że musi się to samo bronić. Jako historia. Wolałbym, żeby to był kompletny film, który zamykasz i potem rozbudowujesz. Rozumiem, że jest to trudne, ale da się to sprzedać. Znaczy no, za twoim podejściem też przemawia to, że ponoć druga część nie była klepnięta jeszcze, kiedy film wychodził. W sensie nie było jeszcze zgody na kręcenie drugiej części, kiedy wypuszczali pierwszą. I dopiero kiedy film zarobił, to wtedy się zgodzono. Ja szanuję bardzo całą reżyserską wizję i całą, jak to zostało pokazane wszystko, jak to zostało przedstawione, jakie to jest spójne w kontekście interpretacji. To jest bardzo fajne. Natomiast mam wrażenie, że jest wysyp bardzo znanych aktorów, którzy pojawiają się na 3 sekundy w filmie, umierają albo odchodzą. Ale to, czy mogę tylko wtrącić, że casting był fenomenalny? W sensie uważam, że świetnie byli dobrani ci aktorzy.
Tak, oczywiście, nie? No ale trope, skały spadają, wszyscy umierają, jest wszechobecny, nie? Jakby niektóre rzeczy, niektóre fabularne rzeczy się mocno zestarzały, nie? I trochę tak. Trochę nie obronisz tego, nie? No, problem z kręceniem takiego materiału jak Duna jest taki, że bardzo, bardzo dużo rzeczy dzieje się w głowach postaci i jeśli chcesz w ogóle mieć niektóre wątki na ekranie, to musisz jakoś powplatać je do rozmów. A w przypadku tej ekranizacji, moim zdaniem, oni w ogóle usunęli bardzo dużo rzeczy, które zamiast wsadzać aktorom zbyt dużo rzeczy do ust, to po prostu je pominęli to. Pominęli dużo rzeczy. Nie, stary. Nie, ja miałem jeszcze coś takiego, że to było też okej. Okay. To jakby jedna rzecz to fabularna, a druga rzecz to fakt, to akcja. Ja miałem takie wrażenie, że pewne uzasadnienia fabularne dla akcji są totalnie odjechane, nie? Typu oni zamiast zbombardować całą planetę, otwierają kopułę, jakiś tam jest zdrada, otwiera się kopuła i zamiast zbombardować całą tą rzecz, to oni przychodzą i walczą jeden na jeden, na miecze, ponieważ z jakiegoś powodu nie działają pistolety. Jestem pewien, że w książce może mieć to super wytłumaczenie. O, jest wytłumaczenie i nie ma go w filmie w ogóle. I jeżeli ja to oglądam i mówię, ja pierdzielę, po prostu ktoś bardzo chciał, ktoś w filmie czy w dziele sztuki bardzo chciał opisywać sceny walki na miecze, więc mówi, ale musimy w jakiś sposób wykluczyć pistolety, żeby miecze miały w ogóle sens. Więc no dobra, no to nie można, są jakieś tarcze. To było problematyczne, bo uważam, że to powinno być akurat. Jakiegoś rodzaju wprowadzenie, które zaznacza ci historię tego świata, było potrzebne i go w ogóle nie było w filmie. Także dopiero książka przypomniała mi, że to jest świat, w którym była kiedyś sztuczna inteligencja i była broń laserowa i doszło do strasznej wojny. Sztuczna inteligencja jest teraz zabroniona przez religię, nie wolno ci tworzyć komputerów wcale, które myślą jak człowiek. Istnieją ludzie, którzy myślą jak komputery, mentaci. No, świat jest naprawdę fajnie pomyślany i barwny i wszystko to zostało wycięte z filmu całkowicie, co jest dziwne. I wolałbym to niż akcje? No, ale te akcje wolałbym, były w książce. Ja rozumiem, ale wolałbym to niż wizję? Rozumiesz, o co chodzi. Ale rozumiem, że chcieli się skupić na jednym bohaterze i ostatecznie prawdopodobnie przedstawienie silniejsze jednego bohatera ma lepszy sens niż przedstawienie całego świata, bo tak. Ostatecznie chcesz pokazać podróż bohatera, a nie wprowadzać... to ma sens w Harry Potterze, który jest rozłożony na 7 książek, nie? No, I don't know, man. Nie jest to bardzo, perfekcyjna adaptacja. Bardzo nie? Ciężkie zadanie. Tak, ale ja szanuję to, że dostałem mocną wizję danego reżysera i zobaczymy, co będzie dalej. Zakładam, że poznamy historię świata, jeśli pojawią się jakieś rozmowy, jakieś tematy, które będą ją poruszały i tyle. Nie, no ten... A zostało to na razie wycięte. Skupili się na historii i świecie tym Freemanów, nie? Tak. No i mieliśmy coś takiego też właśnie, że oni, mówiliśmy, pokazywali tych Freemanów, którzy niby chodzą tym tańcem i Ola mówi, ja chcę zobaczyć tych Freemanów, którzy chodzą tańcem i generalnie czekała chyba godzinę na to, żeby zobaczyć, jak on z tą matką wysiadają z samolotu i robią 2-3 szusy, nie? To nie jest taniec. Nie użyli chodu. Ale za to historia tego całego kraju, tej pojedynczej planety, bardzo fajnie przedstawiona i tych całej kultury, tych Freemanów. Natomiast, tak. Żeby ona w ogóle siadła, to wydaje mi się, że potrzebuje szkic całego świata, żeby zrozumieć, jak bardzo odcięta jest Duna, żeby zrozumieć, że Duna to jest taka, nie wiem, taki Białystok, czy chyba cokolwiek, gdzie nic się nie dzieje trochę i przyjeżdżasz i jesteś Mesjaszem. Trochę tak. Znaczy, no trochę dostaliśmy innych planet, ale generalnie cały film jest mocno taki obrazowy, że Arrakis jest niesamowitym obrazem, ta planeta tych Sardukarów była niesamowitym obrazem, planeta tych złych, jak oni się nazywali, Harkonnenów też była niesamowitym obrazem, ale nie dostaliśmy za dużo treści w żadnym z tych miejsc. Miałem problem też z Harkonnenami, nie?
w książce Harkonnen jest bardzo wygadany i przebiegły i ma dużo planów, sprytnych przemówień, a w filmie jest no, raczej milczący. Raczej nie budzi zaufania. Druga rzecz. No jak, ale Harkonnenowie, oni byli śliscy strasznie. Mówisz o złym. Jeśli są śliscy, to powinni być jak Peter Baelish, który budzi zaufanie, żeby cię potem zdradzić. Nie, oni byli śliscy i obrzydliwi. Wygląda jak... A nie, właśnie, on jest obrzydliwy, o to mi chodzi, że patrzysz na tym, wiesz, nie, w ogóle nie budzi jakby tego, nie? No, jest ten cały, jakby bardzo dużo Harkonnena też zostało wycięte. I jak czytasz książkę, to czujesz trochę brak. Generalnie, kiedy czytałem książkę po filmie ponownie, to czułem brak bardzo wielu rzeczy. Dlatego mój zachwyt trochę Dune'ą jest nieco osłabiony. O Jezu, ktoś wkleił tą pastę. Super jest ta pasta. Bardzo mi się podoba. Chcesz przeczytać? Poczytamy po połowie? No. Wyobraźcie sobie, że rodzina menadżera z Krakowa, a mieszkali na Brackiej, gdzie ciągle pada deszcz, przeprowadza się do Katowic, bo stary dostał robotę w KWK wieczorek. Ma doprowadzić kopalnię do dawnej świetności. Chce, by syn poszedł w jego ślady i chce mu pokazać kopalnię. Zjeżdżają w dół. Jest piekielnie gorąco. W powietrzu unosi się zapach węgla i węglowy pył. Syn zaczyna mieć wizję palonych opon pod Pałacem Kultury. Potem cała rodzina poznaje zwyczaje Ślązaków, zbliża się do nich. Słuchają ich przepowiedni, że kiedyś Śląsk będzie rekultywowany. Słuchają, że kiedyś będzie autonomia i wróci dobry gospodarz. Drugi wojewoda Ziętek. Niestety w wyniku spisku byłego kierownictwa ojciec zostaje oskarżony o łapownictwo i trafia do aresztu w Mysłowicach. Syn i matka tracą mieszkanie i muszą uchodzić na owiane złą sławą Załęże. Tam zostają niechętnie przyjęci przez tubylców. Po zjedzeniu paczki kopalnioków syn zaczyna wieszczyć, a jego oczy stają się czarne jak węgiel. Zyskuje poważanie wśród Ślązaków i obiecuje im, że kiedyś Śląsk będzie znowu zielony, a kopalnie nowoczesne. Na Barbórkę zostaje wybrany sztygarem. Oja dupia, Jerunie! Tyżek jest drugi Ziętek, mówią Ślązacy. Aby legendy się wypełniły, schodzi sam do kopalni, by spotkać się z żyjącą tam istotą, skarbnikiem. Ujeżdża go jak prawdziwy górnik i na jego grzbiecie jedzie do Warszawy. Wiezie za sobą niezmierzone zastępy Ślązaków. Wizja palonych opon wypełnia się. Rząd podaje się do dymisji, podobnie jak kierownictwo KWK Wieczorek. Tajemniczy bohater otrzymuje od nowego rządu propozycję objęcia urzędu wojewody śląskiego. Godzi się. Muzyka końcowa. Wodzionka dubstep. Kamera zjeżdża do kopalni. Złoty napis. Śluńsku Dune. Tutaj było dużo spoilerów do drugiej części Dune, jeśli ktoś nie czytał. Zajebiście mi się podoba. Galen, otrzymaj Żabkoina. Doskonale. Bardzo dobrze. Także ja Dune polecam, muzykę z Dune polecam, wizualia z Dune polecam. Ja muszę zobaczyć ją drugi raz. Jeśli będę miał szansę, pójdę do kina. Ale zobaczymy. Chciałbym jeszcze pogadać o drugiej, najpopularniejszej obecnie rzeczy, której jeszcze nie skończyłem. Widziałem dopiero dwa odcinki. Ale na Netflix wszedł serial, który nazywa się Arcane. Mhm. I ze świecą szukać osoby, której się nie podobał. Ja widziałem dwa odcinki i jestem jak na razie zmiażdżony. Ja widziałem jeden, znaczy przeskanowałem jeden odcinek, żeby zobaczyć, czy warto, i wygląda na to, że warto. Byłem bardzo zdziwiony strasznie, więc jestem niesamowicie pod wrażeniem, Riot Games, który poszedł, wiesz, chwyta się takich rzeczy. Mi się wydaje, że tego brakowało World of Warcraft. Zamiast iść w filmy AAA, no, to pójść w stronę czegoś, co jest tańsze w produkcji, animowane. I z czego są znani, bo byli znani z zajebistych filmików 3D. Także jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle, bo zbudowali ci przez lata cały hype w ogóle na postacie w różnych sezonach. Pamiętam ten teledysk cały z K-pop, taki powiedzmy K-popowy. Ten nowy też jest zajebisty. Niesamowita jest, jak cały ten League of Legends wprowadza ci tych bohaterów, jak buduje ci cały... Ja ciągle nie znam w ogóle świata, ale poszczególni bohaterowie mają swoją historię i mają swój klimat. Taki
Mam wrażenie, że koncept artyści są silni bardzo. Są, są. Riot jest bardzo mocny w tym i ten serial jest bardzo dobrze zrobiony. Powiem ci, że ja wiem, że ta historia, bo ona się zaczyna, kiedy bohaterowie, wielu bohaterów jest młodych bardzo. Historia jest tak mocna, tak dobra, że trochę się boję, że kiedy zaczną się takie, wiesz, kiedy oni dorosną i zacznie się rozpierducha, że klimat straci. W sensie, boję się, że się zjebie ta zajebista historia, która jest jak do tej pory, ale wszyscy, którzy widzieli całość, mówią mi, że historia się nawet jeszcze nie zaczęła, że to wszystko jest na razie w tło. Mi się wydaje, że ona się jest bardzo ciężko, żeby się zaczęło, bo historia chyba opowiada V i Jinx. Tak. O młodości i z tego co kojarzę, no to Jinx jest takim Jokerem, nie? Więc to jest historia o tym, trochę jakby zajebista historia o Jokerze po prostu. Znaczy postaci jest więcej. Na świat League of Legends. One są domyślam jakby na froncie, wiesz, są na okładce, ale jest więcej postaci, więcej wątków w serialu. Ale świat jest fajnie pomyślany, jest naprawdę dobre. Będę musiał zobaczyć. Zobacz. I wydać ten. Ja na pewno, jak nie zobaczę tego do przyszłego tygodnia, to zawiodłem, bo naprawdę nie myślę o niczym innym ostatnio. Ach, muszę mieć trochę czasu. Postaram tak. się też zrobić coś takiego. A widziałeś Cowboya Bebopa? Pyta Bird in the Barrel. Jeszcze nie. Jeszcze nie widziałem. Jak znajdę chwilę, jak tylko skończę Arcane, to będę celował, żeby zobaczyć Bebopa. Opinie są bardzo różne z tego, co widziałem. Ja mam zerowe oczekiwania, więc generalnie spodziewam się, że będę bawił się bardzo dobrze. Ja też się staram tak nastawić. Mam zerowe oczekiwania od tego. W sensie uważam, że to jest adaptacja, więc będą to jakiś osobny, jest to jakaś interpretacja i myślę, że będzie okej. Okay. Nastawmy się tak. Dobra, co jeszcze? Widziałem Teda Lasso ostatni sezon i widzieliśmy razem i byliśmy pod niesamowitym wrażeniem, jak bardzo poziom trzyma ten serial. No, to fajnie. Tak myślałem, że tobie się spodoba, bo miałem wrażenie, że on odpowiada trochę na twoje wąty jakby z pierwszego sezonu. On jest ekstra. On idzie w stronę rozwoju poszczególnych postaci, idzie w stronę, eksploruje ciemniejsze trochę aspekty postaci. Tak. Ale trzyma humor przez cały czas. Jest niesamowicie trzyma humor. Motyw, żeby nie jest idiotyczny, tak jak był trochę w pierwszym sezonie, humor jest bardziej wysublimowany. Mam wrażenie, że wzięli to, co było działało w pierwszym, po prostu to rozpuchli. Mm-hmm. No i super pokazują narodziny Villana w konkretnym tym. Mi się wydaje, że to jest ekstra. Bardzo, no. Mi się wydaje, że to jest ekstra klimat. Więc polecam po prostu. Bardzo dobry, bardzo wysokiej jakości program. No jest zrobiony z miłością ten serial i to czuć. Tak, ale też uczy, jakby pokazuje ci bardzo dużo jakichś nowych modeli. Mam wrażenie, że też próbuje ci w jakimś sensie wprowadzić trochę. Może nie robi tego super idealnie, w jakimś sensie odpowiada ci, jak może wyglądać nowa męskość. W nowy, jakby męskość 2.0 trochę w nowym świecie. Mhm. Jest to, może nie jest to super idealne i jest to czasami trochę śmieszne albo cukierkowe, wyidealizowane, ale w jakimś sensie to działa. Więc tak, na pewno jest to spoko. Najwyższe polecenie również ode mnie. Tylko jeśli ktoś oglądał pierwszy sezon, żeby tak jakby czuć się miło i dobrze przez cały czas, to drugi sezon nie gwarantuje tego z każdym odcinkiem. Niektóre odcinki tak, ale ogólnie nie jest to jakby lek na zły nastrój w każdym odcinku. Jest trochę głębiej. Tak. Mi się wydaje, że tak, że generalnie domykają konkretne wątki, ci bohaterowie przechodzą jakąś drogę. Mhm. No, to fakt. Dosyć dobrze pokazują, jak sobie radzić z pewnymi rzeczami i że to jest proces, a nie jednorazowa akcja. W sumie słusznie powiedziane. Dobrze. Stary, i jeszcze coś, co ty musisz zobaczyć z kolei. Mhm. To musisz. No. To jest... Jest to serial, jest to dokument, jest to koszykówka, jest to Michael Jordan, są to Chicago Bulls, no. Jest to
niesamowita produkcja. Wysokie, bardzo fajnie zrobione, super się to ogląda. Last Dance jest to serial Netflixa dokumentalny, który generalnie opowiada o ostatnim sezonie Chicago Bulls, którzy są wrócili na ostatni sezon, żeby powtórzyć sukces, który osiągnęli wcześniej, czyli dostać 3 mistrzostwa pod rząd. Opowiadają niesamowicie historię samych Chicago Bulls z Michaelem Jordanem na czele i zagłębiają się właśnie w historię Michaela Jordana, który trochę z zajebistego gracza i cudownego chłopca musi w jakimś sensie ogarnąć całą drużynę, żeby doprowadzić ich na szczyt. No i generalnie jest też człowiekiem, nie? Ale w jakimś sensie wszyscy... Ten film każe ci wątpić w to, czy jest człowiekiem, czy robotem. Którego jedynym programem jest zwycięstwo. Powiedz mi, czy to jest taki serial, który mogę sobie puścić do pracy? Czy jest bardzo istotne, żebym oglądał bardzo uważnie, wiesz, każdą scenę, która się tam dzieje? W sensie, czy to jest taki dokument, gdzie masz dużo wywiadów z aktorami, z ludźmi, którzy po prostu siedzą w fotelu i mówią? Czy muszę jakby oglądać wszystko? Myślę, że szczególnie w twoim wypadku, jeżeli jesteś fanem koszykówki, to ten film jest dobrze zrobiony. My oglądaliśmy cały czas i go się dobrze ogląda, ponieważ jest bardzo dużo scen, w które jakby oni ci opowiadają historię meczy. Mhm. I pamiętają, pokazują ci najlepsze mecze i najlepsze fragmenty z tych meczów. No, więc to często są akcje pod koszem. Albo w obronie, albo cokolwiek. I niesamowicie jest to zmontowane. Pokazują ci, jak każda z tych akcji jakby wywiera wpływ na przyszłość. Kurde, muszę... Dobra, po prostu zobaczę to po Bebopie, zobaczę to, bo odkładam to, wiesz, bo wiedziałem, że to wyszło, wiedziałem, że jest o Jordanie, że będę chciał to zobaczyć i nie miałem... Stary, ja nienawidzę sportów drużynowych, nie oglądałbym nic o sportach drużynowych, a bawiłem się na tym zajebiście, więc jest niesamowicie zrobiona, a jeżeli tobie cię jara, to tak jakbyś oglądał, nie wiem, Endless Summer czy coś takiego. Znaczy wiesz, ja nie byłem fanem nigdy oglądania sportów za bardzo, bo byłem jakby zajęty uprawianiem, więc nie widziałem zbyt dużo meczy koszykówki w swoim życiu. No tylko, że to jest koszykówka na najwyższym poziomie i tak. To ci pokazuje, jak ta koszykówka ewoluowała, pokazuje ci w ogóle... To jest taki Golden Age, coś nie? Takiego. No mi się wydaje, że to jest coś więcej, bo on ci pokazuje... On ci sprzedaje nie tylko akcje, nie tylko to, co się działo na boisku, ale cały nastrój, jaki za tym idzie, cały taki zeitgeist związany z tym, jak to było w latach, powiedzmy, 80., 90., które dla nas są wspomnieniem tylko, nie? Tak, ale wiesz, ja pamiętam te czasy i pamiętam, jakim nazwiskiem był Jordan wtedy, nie? To był jakby najsławniejszy sportowiec świata. Dowolnego sportu, mam wrażenie. Nie było osoby, która go nie znała i nie wymieniłaby go w liście najbardziej znanych osób, czy najbardziej znanych sportowców na świecie. Przynajmniej tak pamiętam. Ludzie mieli jego plakaty. Także no, jak nie, no, to jest, zobaczę. On jest... Pamiętaj też, że to jest sportowiec, który zrobił karierę przed social media. Mhm. Więc w jakimś sensie są czasy, kiedy konkurencja jest jakby niesamowita i trochę jakby, tak jak teraz konkurencja jest ogromna, tak wtedy konkurencja była mniejsza, ale zasięg był trudniejszy. Jasne. Więc motywy typu kosmiczny mecz, no to jest praktycznie... To jest praktycznie no, tworzenie jakiegoś brandu, nie? Bo teraz byś sobie, teraz praktycznie... No bo to też jest kwestia... No właśnie mi o to chodzi, że każdy... Każdy... Teraz, jeżeli chcesz coś zrobić, no to możesz tworzyć swojego Instagrama, nie? Możesz stworzyć swój jakiś kanał na YouTubie, gdzie wrzucasz swoje akcje. Możesz zrobić bardzo dużo rzeczy, ale wtedy, jak chciałeś dotrzeć do mas, to nie było tego. Mogłeś albo robić wywiady dziennikarskie,
Albo grać na boisku i w jakiś sposób gadać, albo wychodzić robiąc reklamy i dochodzić do głosu robiąc reklamy i filmy, nie? Tak docierać do odbiorcy końcowego, więc jest to odjechane, nie? Jak się te czasy zmieniły. Zobaczę sobie ten... Wyjątkowe bardzo. Widzę, że wywarł na tobie wrażenie. Ojej, był to jeden z lepszych rzeczy, jakie widziałem ostatnio. Jezu, mam jeszcze parę dokumentów, które mogę polecić, ale to zrobię następnym razem. Dobra. Widzę, że masz dwie gry, którymi jestem zainteresowany w swoich polecankach jeszcze. Tak. Tak, pozwól tylko, że dodam sobie nowego Nautasa. To zanim ty o nich powiesz, to ja jeszcze powiem, że w międzyczasie, kiedy nas nie było, wyszedł remake Diablo 2. I kiedy mówię remake, mam na myśli New Coat of Paint. No nie, to nawet nie chcę o tym rozmawiać. Nie interesuje cię Diablo 2? Nie. Jest dziko uzależniające. Ojej. Ale było też wtedy, także to nic nowego. Co tu mamy? Mamy dwie rzeczy, które widziałem. Jedna to jest bardzo ciekawa i mi się wydaje, że warto ją zagrać. Kena Bridge of Spirits. Mhm. Kena Bridge of Spirits głośno to o niej jest... w pewnym momencie. To jest taki Darksiders, taki Metroid. Taka wariacja tej gry, w której idziesz, dostajesz konkretne kolejne umiejętności i odblokowujesz kolejne poziomy. Gra jest bardzo ładna. Fabularnie jest bardzo spójna, jest zajebista, jest bardzo dobra. Są elementy platformowe, są elementy walki. Na najwyższym poziomie trudności sprawiała mi akurat idealne wyzwanie, żeby się bawić, więc naprawdę dobrze jest zbilansowana. Jest to dla mnie bardzo silna pozycja. To ciekawe, bo wiesz, że to jest gra indie? Tak, wiem, bo ja mówię z punktu widzenia gry indie, tak? Ale jest to jakby... Jedyne, co można by zrobić w grze AAA, to po prostu to dopracować. Ale to na tym poziomie produkcji działa. Bo jest to, ma to być platformówka z elementami walki. Te elementy platformowe i walki są dopracowane w jakimś sensie i trochę dodaniu tego więcej kontentu, czy dorzucenia czegokolwiek więcej, mogłoby to zniszczyć. No zachęcasz mnie, bo ja myślałem o tej grze już wcześniej. Będę musiał znaleźć na nią chwilę. Ona jest długa? Nie aż tak długa. Taka 8-10 godzin? Myślę, że coś takiego, myślę, że może nawet do 15, coś takiego. Dobra. Poczekam sobie na jakąś promocję i wciągnę ją sobie na PS5. Bo no byłem już zainteresowany, jeżeli mówisz, że jest fajna, to jest, wiesz... To znaczy, że jest ciekawa. Mówią, że main story to 10 godzin, a z ekstrasami 13. Więc dobrze. Około 12 godzin możesz liczyć. Jeśli będę chciał pozbierać wszystkie duszki czy inny shit. Dobra. Cieszę się. No i teraz jest jeszcze Psychonauts 2. Grałeś? Nie, ale ściągnąłem, bo mam na Game Passie to i... I co? Czekam na moment, żeby sobie znaleźć czas na to, ale słyszę, że jest dobre. Jest dobre? No, powiem ci tak. Jeśli chodzi o gameplay, no to Kena jest lepsza, dlatego że jest o wiele bardziej złożona, jeśli chodzi o walkę na przykład i tak dalej. Psychonauts 2 to jest po prostu dobra historia, która jest ubrana w platformówkę. I historia jest niesamowita, wizualnie wykonana jest niesamowite, jest... bo to jest Tim Schafer, nie? Mhm, tak. Double Fine. No to jest Double Fine, to jest gwarancja jakości, zarówno od strony, wiesz, gameplayowej, jak i od strony wizualnej. Oni tą grę też dłubali chyba 10 lat, stary. O Jezus, to jest niesamowite. Wchodzisz do głów, jakby premis jest taki, że trafiasz do bazy tych Psychonautów i stajesz się, powiedzmy, takim junior Psychonautem. No i w samej grze spotykasz ludzi, którzy należą do Psychic Six, czyli założycieli tych Psychonautów. Nice. I jakby wchodzisz do ich głów i rozwiązujesz ich rzeczy, a to są ludzie, którzy osiągnęli jakiś sukces dawno temu i teraz odeszli.
No. Na jakiś czas. Jest niesamowicie... niesamowicie pokazany... Niesamowicie jest pokazany... jak to powiedzieć? Cały, no cały świat, cała fabuła. Jest, no jakby jedziesz przez tą grę jak po prostu jakby z trzymanki z rękami do góry, bo się bardzo dobrze bawisz, nie? Damn, dude! A ile godzin? Czekaj, ja sobie sprawdzę. Jakbym miał do wyboru powiedzieć w czymś, na czym się lepiej bawiłem, to bawiłem się lepiej na Kenie, dlatego że jest o wiele bardziej wkładu wymaga twojego, no bo jest, coś się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o samą taki experience, wiesz, TV, że po prostu siedzisz sobie, grasz, ale historia się opowiada, no to Psychonautsi mają bardzo duży i są dobrym wyborem. No ale wiesz, Psychonauts to jest gra legenda, pierwsza część jest grą legendą, którą zagrałem po latach, kiedy była już legendą i okazała się równie dobra, jak słyszałem. I usłyszeć, że jest druga część, która wyszła po tylu latach tworzenia i że jest dobra, to jest taka trochę presja, że powinienem w nią zagrać, że trochę nie godzi się ją zignorować, nie? Także myślę, że Psychonautsów... A, no i mam ich za darmo. Przepraszam, mam ich za darmo. W sensie... Zapłaciłem za serwis, który daje mi dostęp do Psychonautsów, także przejdę ich najpierw. No powiem ci tak. To obydwie pozycje to są silne bardzo, nie? Rozumiem. I dobrze się bardzo, i jakby nie możesz się na nich zawieść, więc polecam. Dobra, bardzo fajnie. Dobrze. A wiesz co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy pod koniec podcastu. Z tego miejsca pozdrowiłbym Doriana, który jak zawsze spał do godziny 13 i właśnie wstał teraz, żeby dołączyć do nas. I pozdro, Dorian. Przykro mi, że przegapiłeś live'a. No i co? I mam nadzieję, że będziemy teraz bardziej regularni, ponieważ... Dlaczego nie, Mateusz? Dlaczego nie? Dlaczego nie? No, to w takim razie będziemy kończyć. To był odcinek 255 od podcastu Inside Baseball i z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński tuszując spermę. Oraz Mateusz Żerkowski, Pater. Deep. Przepraszam, powiedz jeszcze raz. Hater, dictator. Przepraszam. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.